Kolejny raz Bolesławianie, którzy wyruszyli na Ukrainę z podarkami i życzeniami, trafili z jesiennego Wałże Bolesławca do zimowego Zbaraża. I nie tylko minusowe temperatury, ale też głęboki śnieg na ulicach i placach dały znać o tym, że to już jednak zima. Ale zimowa aura w Zbarażu to przeciwieństwo tego, jak Bolesławianie byli tam witani. Cieszymy się, że jesteśmy tak bardzo szczerze witani tutaj w Bolesławcu, tu w Zbarażu. Mieszkańcy bardzo chętnie po prostu nas przyjmują u siebie w domach, a władza u siebie. Chciałbym Was powitać w swoim imieniu i także w imieniu mera Romana Stipanowicza Polikrowskiego i życzyć Wam wszystkiego dobrego z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Jesteśmy Wam wdzięczni. Wszyscy tu czekali na Wasz przyjazd, bo jesteśmy w przyjaznych stosunkach. Każdy z Was ma tu też swoich przyjaciół. Goście z Polski otrzymali też podarunki od władz miasta, a w tym ludowe rękodzieło miejscowej artystki. No, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wizytę u mera poprzedziła niedzielna msza święta w rzymskokatolickim kościele świętego Antoniego. Efektem tego wszystkiego jest między innymi to, że bolesławianie, a szczególnie szkolne dzieci, zbierają podarunki dla zbarażan, a te mogły być po mszy świętej rozdane wszystkim parafianom. Przed kościołem wprawdzie sypał śnieg i zacinało mrozem, ale czuć było przedświąteczny nastrój. Podarunki z Polski trafiły też do miejscowych szkół. Tym razem najważniejsza była wizyta w szkole numer 3, z którą bolesławiecka szkoła realizowała wspólny projekt artystyczny. Ale krótkie wizyty złożono też w innych szkołach, gdzie podarunki trafiły do uczniów i do nauczycieli. Część z tych prezentów to dary od młodych Głogowian. To wszystko, co tutaj zebrane, to jest wszystko przez młodzież. Zrobiliśmy sportową zabawę i na sportowej zabawie powiedzieli, że przydałoby się, żebyście zebrali młodzież. Przybory szkolne, ołówki. Wszystko nowe ma być. Przysłali tyle, że to są dwa kusy, jeden tu, a drugi z Wrocławia przyjechał. Tylko tyle, co samochód byśmy zniszczyli. Nie mogło też zabraknąć wizyty w podzbarackiej Sieniawie i w tamtejszej szkole podstawowej, gdzie z roku na rok jest coraz więcej polskich akcentów, a teraz może uczniowie będą mogli uczyć się tam języka polskiego. Czy chcielibyście uczyć się dodatkowo języka polskiego, bo uczycie się już w szkole angielskiego? Wiecie, że uczennica naszej szkoły, Hania Lipka, uczyła się sama polskiego i potem rozpoczęła studia polonistyczne na Lwowskim Uniwersytecie. Wprawdzie to był jeszcze adwent, ale nie mogło się obyć bez kolęd, które szczególnie brzmią w wykonaniu najmłodszych.